No siemanko, zupełnie tak niespodziewanie, bawiąc się, licytując na eBayu, właśnie nabyłem taki statek, czyli Atari STF. Kupiłem go z Holandii za kwotę z tym, co widzicie, czyli monitor Atari SM124 i jednostka, mysz oryginalna. To wszystko kupiłem za 750 zł z przesyłką. Przesyłka była dość kosztowna, z 80 chyba zł. I zaprezentuję wam to cacko. Nawet na tą chwilę koszulka z logiem Atari. Nic nie wybielane, kolor taki jaki, no jaki, nie wiem czy to był oryginał kolor, czy lekko ślady czasu na nim są, ale naprawdę mi się to podoba. Ta szarość wygląda fantastycznie. W kolekcji jak do tej pory nie miałem żadnego Atari, także no jestem tym bardziej podekscytowany. I monitorek już podłączony. Atari SM124. Tak wygląda z boku ten monitor i mamy pokrętełka głośności, kontrastu i jasności. A Atari, no naprawdę, niczego sobie. Tu pod spodem jest wejście na myszkę, joystick, klawiatura, kuwerty, angielska. Nawet jest plomba nieruszana. Zobaczcie, stan naprawdę ekstra. Plomba nieruszana, tutaj mamy. Tu właśnie jakieś gniazdo rozszerzeń. Jestem ogólnie laikiem, jeśli chodzi o Atari. Tu są porty MIDI, wyjście, wejście, wyjście. No i jakiś na kartridż chyba port. Przycisk reset, wtyczka, power na monitor, wejście na dodatkową stację dyskietek. Tu jest do podłączenia dysku twardego. Drukarka, no i niby telefon, ale chyba modem bardziej. Dobra, pierwsze uruchomienie. Uwaga, uwaga. Diody się świecą. Tu pomarańczowa na komputerze. O! Jest, 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 jest. Mamy obraz. Trochę może zbyt ciemny. Zaraz. O, proszę. Kontrast zrobiony. No i co my tu mamy? Desk File View Option. Flopy A. Flopy B. I kosz. Trash. Desktop Info. GEM, system operacyjny, Graphic Environment Manager, TOS. 87 rok. Tak, to Atari właśnie jest z 87, z tego co tam patrzyłem z tyłu. File, Open Show, Info, View, opcje, preferencje, Set Preference. Kurczę, no i tyle. Ale, coś jeszcze było na jakichś dyskietkach. Zobaczymy, bo mam parę dyskietek. Dosłownie dwie, trzy dyskietki. I już sprawdzamy. Flopy A. O, nawet odczytało. Back. Back GAM i Prot CPV. Co to jest? Myszka działa trochę topornie. Proto. Nie wiem, co to jest. Właśnie, monitor monochromatyczny, jak widzicie. Program do kopiowania i formatowania dyskietek. No to ciekawe. Ale co my tu jeszcze na stacji mieliśmy? No, myszka do przejrzenia, do naprawy. Robots, Gramon, Gamon jakiś, PRG. Dobra, coś się uruchomiło. PRG to są programy, ogólnie aplikacje. I dlaczego monitor ten jest chromatyczny? No to jest monitor o specjalnej rozdzielczości, bodajże 640x400 w dwóch kolorach, czyli to jest wysoka rozdzielczość i głównie do programów. A to widzę chyba jakaś gra. Nie wiem, czy tu głos jest, czy nie. Nie, chyba głosu nie usłyszymy. Jakaś gierka widzę. Niezbyt porywająca. Ale o co tutaj chodzi? O, kostkami jakimiś tutaj rzucamy. Dobra, to nie dla mnie. Także wychodzimy.
quit. I zobaczymy teraz coś na drugiej dyskietce. Co tu jeszcze dodali mi? Widzę jakiś więcej programów. System Sysinfo. Odpalimy. Dobrze, udało się po wielu próbach. Sysinfo.prg. O proszę. Tu mamy informacje odnośnie naszego komputera, czyli typ Atari ST. Procesor to jest Motorola 6800, 8 MHz. Koprocesora nie ma. Wersja TOS z 1987 roku. Great Britain, no to dobrze, że nie niemiecki. 192 KB i wysoka rozdzielczość, tak jak Wam mówiłem, 640x400 w dwóch kolorach. Tu pamięć. No i zobaczymy, co tu jeszcze można zrobić. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10. No, takie tutaj informacje możemy sobie obejrzeć. Zobaczcie, podstawowe informacje odnośnie specyfikacji, odnośnie komputera. Program Info, Sysinfo z 93 roku. Tutaj jeszcze Disk Image. Kolejny program do skanowania dyskietek. Restore do odzyskiwania. Jakiś Sound Lab widzę. Program do dźwięku. Sound Lab. No zobaczcie, Sound Lab wersja 1.0. I ciekawe co tu. Okej, dobra. Zobaczmy czy tutaj w ogóle. No niestety, żadnego dźwięku nam nie chce otworzyć. Czy otworzy jakąś muzyczkę? No nie otworzy, bo nie mamy chyba tych przykładowych. Sound Lab, Shareware. Dobrze, wgramy jakąś przykładową muzyczkę i wtedy zobaczymy. Fajny zakup, 750 zł to nie majątek, ale to jest prawdziwe retro. No i cały czas żyje, bo dyskietki jeszcze są w użyciu, a na internecie pełno można dostać programów w rozszerzeniu PRG i przez stację dyskietek na PC-cie sobie to wszystko nagrywam na takie dyskietki, no i testuję. Druga sprawa to, żeby grać w gry, trzeba kupić monitor, albo kolorowy monitor, albo kabel euro złącze na tą dinową wtyczkę, przejściówkę. Kupiłem już jeden taki kabel i na kilku moich telewizorach kineskopowych i nawet jednym LEDowym z euro złączem nie dawało to żadnego sygnału wideo, po prostu był czarny obraz. Myślałem, że po prostu, że coś jest z tym Atari, bo wczytując się w różne fora pisali, że być może to gniazdo, to wyjście wideo mogło być zblokowane, żeby tylko działało na monitorach wysokiej rozdzielczości, monochromatycznych. Ale zaryzykowałem. Kupiłem od innego gościa kabel, porządnie wykonany. No i działa. Zaraz Wam pokażę na monitorze kolorowym. O, proszę. Ale na 100% działało. A jejku, już wiem. No i obraz z mojego Atari STF za pomocą właśnie tego kabla Euroscart jest. Pojawił się na monitorze, tunerze 19-calowym Samsung 940MG. Nie zawsze się pojawia, nie wiem czym to jest spowodowane. Jeśli się nie pojawia, wtedy wtyczkę wypinam tą od monitora tego. Podpinam pod oryginalny, czyli ten monochromatyczny i z powrotem uruchamiam i działa. No, w taki sposób. Wszystko działa w takiej rozdzielczości, zaraz zobaczymy dokładnie jakiej. Low. Ale mogę przełączyć jeszcze na medium i zobaczymy jak wygląda obraz. Taki trochę zdeformowany. Na tą chwilę nie mam żadnych gier. Jedynie co to mogę uruchomić ten Back Gammon, PRG, bo jest w formacie PRG.
a inne gry, które są dostępne na stronach, na stronie internetowej, są w formacie ST, a nie umiem, no po prostu Atari w formacie ST gier nie widzi. Ale kupiłem Goteka. Goteka w OLEDzie. Nie wiem, czy z bazerem, także na dniach będę go instalował, no i wtedy się zacznie. Prawdziwy gaming. O, a tak wygląda ta gra już w kolorach. Zobaczcie sami. Więcej informacji o tym monitorze, tunerze, który mam, mogę Wam nakręcić nawet osobny film o tym, ale jak coś, to piszcie w komentarzach. To ja się będę z Wami żegnał, jak macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach, nie zapomnijcie dać lajka, no i subskrybujcie. Pozdrawiam.